Witam Was serdecznie, moi drodzy widzowie. Ja jestem Prakero i zapraszam na piąty odcinek w naszej serii w grze UFC 5 Kariera Prakero. Lecimy dalej z tematem, mamy kolejną ofertę walki, a ja już klasycznie zachęcę Was do tego, żebyście zasubskrybowali mój kanał Prakero, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, żebyście zostawili łapkę w górę, żebyście zostawili komentarz dla zasięgów, no i jeżeli jeszcze zdecydowaliście na zasubskrybowanie mojego kanału, to kliknijcie w dzwonek, żebyście dostawali powiadomienia o każdym nowym filmie, który się u mnie pojawi. A teraz przejdźmy sobie do oferty walki, bo jestem ciekaw, jaki będzie trzeci rywal w tej organizacji WFA. Kogo tutaj Prakero dostanie? Jest to zawodnik Ian Horn. A czy my chyba z nim walczyliśmy? Poczekajcie. My z Hornem chyba walczyliśmy. A nie. Diaz, Bell i Maxwell. Okej. Okay. Mamy dwa wygrania przez poddanie. Jedno przez knockout. Okej, okay. Z Maxwellem walczyliśmy, ale nie walczyliśmy z tym panem, który tutaj się nazywa Ian Horn. Jest to zawodnik bokser też. Okej, okay. No ja nie będę odrzucał. Bierzemy wszystko, co mamy. Tylko 3 tygodnie, czyli będzie krótki ten okres przygotowawczy do tej walki, ale to może i dobrze. Nie będziecie musieli się męczyć, żeby oglądać ten, wiecie, trening tyle czasu. Okej, okay. Zobaczmy. Zobaczmy tutaj dalej. Jest to bokser, oczywiście szum medialny musimy sobie zrobić. Promocję obowiązkową, żeby rozdać te plakaty. Okej. Okay. Sparring, no sparringi robimy, no co możemy robić. Dobra, ciosy podbródkowe tu mamy w boksie. W Muay Thai mamy uderzenia w clinchu, ale mamy wszystko na dwie gwiazdki. Tutaj mamy zmianę pozycji, okej. Okay. Myślę, że te podbródkowe, dlaczego o tym mówię, hak w tułów. Tylko hak w tułów to chyba L2, R1 i... Dobrze mówię, hak w tył, przednią rękę, aha, czyli w ogóle podbródkowe, przednią ręką. Będziemy mogli robić jeszcze haki w tył i podbródkowe. Dobra, czekajcie, hak w tył, przednią ręką, podbródkowe przednią ręką i hak w tył. Tylko, że te haki w tył, nie pamiętam, czym się robiło, ale zaraz sobie spojrzymy na te techniki. Spokojnie. Ruchy, mamy te ciosy. Hak w tył, przednią ręką. Dobra, L2, R1 kwadrat. I L2, R1 trójkąt, ok, czyli L2, R1 to są haki te w tułowie, ok. Dobra, bo ja wiecie, muszę sobie poprzypominać i popatrzeć i zapamiętać te rzeczy. No dobra, weźmy ten boks. Póki co to bardziej idę na tą chwilę w stronę chyba boksera, jak zawodnika Muay Thai, ale spokojnie, to jest początek. No więc, dobra, ok. Zmień pozycję walki, ok. Więcej, ok. Perfect defense. Dobra, no. Jab nam wpadł na ten poziom trzeci. Okej. Okay. Aha, dowolne celne uderzenia, tak? Dobra, tu jeszcze sobie te proste zrobimy po prostu. Żeby tutaj nie tracić czasu. Dobra. Dobra. Dobra, tylko spokojnie, bo żebyśmy tutaj zaraz... Żeby nam nie wykitował ten nasz rywal, znaczy ten nasz sparring partner, bo musimy jeszcze kilka rzeczy tu na nim zrobić w tym. Dobra, zaliczone. Te ciosy sierpowe i teraz otwarty. Okej. Okay. I teraz możemy sobie walić te podbródkowe na korpus. Dobra. Okej. Okay. Tylko musimy uważać, żeby tutaj... O właśnie, bo jak dostaniemy cepa z góry, jak nas kontruje tutaj gościu. Oj, właśnie. Znowu się daliśmy trafić, okej. Okay. No gościu, chcesz dostać luja? To masz. Jeszcze jednego? Jeszcze jednego? No to się uspokój. No jaki typ. Ja, spokojnie. No nie. No jeszcze dałem się rozciąć, to jest jakaś tragedia. Prakero, co ty odwalasz w ogóle? Chcesz tak na te cepy, nie ma problemu. Jeszcze może łokieć do zabawy, okej? Dobra. Myślałem, że te podbródkowe, znaczy te haki w tył trochę polepsze, ale widzieliście, dałem się trafić. Bo tak no cholnie tymi łapami macham. A tutaj Prakero znowu w tym samym, tutaj rozcięcie, widzicie, tu już mi się zrobiło, kurde. Kontuzja oczywiście, jakiś hak w tułów wszedł i hak w tułów przednią ręką, ale słabo to poszło, dobra. No nieważne, no. Nieważne, nieważne, też jakby
Nie zawsze te ciosy będą trafiać, a zawsze jak tylko uderzacie na korpus, to możecie oberwać na górę. No i znowu, ciekawe, czy będę miał pieniądze, żeby się wyleczyć z tej kontuzji znowu. Dobra, użyjmy tego. I użyjmy tego. Dobra, udało nam się wyleczyć, straciliśmy kupę pieniędzy, ale zdrowie jest ważne. 10 punktów, to wydajmy te 10 punktów tutaj na tą promocję i lećmy dalej. Do drugiego tygodnia, bo tylko 3 tygodnie są do walki, a musimy tą formę zrobić właśnie. Ja się tak bawię, a tutaj formę trzeba zrobić. Uderzenia z ręką z obrotu. Uderzenia w klinczu. Co to, te uderzenia z obrotu, to ja jeszcze tego nie robiłem. Sierpowe, podbródkowe. Ale jak to się uderzenia z obrotu takiej przednią ręką robi? Czekajcie, ja muszę zobaczyć, sorry, moi widzowie, że tak tutaj patrzę, ale to nie wiem, czym się to robiło, wiecie, muszę sprawdzić. Te ciosy obrotowe. Ja mam w ogóle takie ciosy, w ogóle jakieś... podbródkowy, haki... Ja nie mam takich ciosów. Ja nie mam ciosów. Znaczy uderzenia z obrotu i uderzenia z obrotu przednią ręką. Ja chyba tego nie mam. Uderzenia z obrotu i uderzenia z obrotu przednią ręką. Chyba, że... Dobra, już wiem. Tutaj jest osobna jakby... Zobaczcie, osobna jest ciosy z obrotu. Tu wsadzili to w inną tabelkę po prostu. Okej. Okay. Uderzenie z obrotu i przednią ręką. Czyli tak. Krzyżyk, kółko. Rozumiem, że się okręcam i muszę trójkąt nacisnąć po tym, tak? Okej. Okay. A to? A, to jest takie dłuższe. A to jest... Okej, dobra, krzyżyk, kółko i krzyżyk z kółkiem razem i trójkąt, dobra. Dobra, przejdźmy. Krzyżyk z kółkiem i trójkąt, samo, dobra. Może trafię, ale najpierw wyzwania sparingowe. There we go! Kondycji zużywa sporo, takie unikanie ciosów. No dawaj, gościu. Dobra. Udało się. Dobra, mamy to. Celne sierpowe. Dobra. Jeszcze raz. Dobra, trafiony. Cios z góry, dobra, czyli ten mocny cios. Raz. Dwa. Okay. Nice punch. Dobra, jeszcze raz. Tylko żebym znowu się nie rozciął. Dobra, weszło. Okej. Okay. Celny podbródkowy, dobra, R1. Dobra, teraz to co to ja się nie mogę przyzwyczaić do tego. Ale nas tu trafia. Oh, wow. Okej. Wow. Yes. That punch damage. Yes. Jak mu zapier. Dobra, jeszcze. Okej. Okay. Dobra, bo jak jeszcze raz nie trafię. Dobra. Ej, no jak niepowodzenie? Przecież trafiłem. Dobra. Kurde. 10 seconds. Dobra. Ja pierdziele, nie zaliczyłem tak prostych, kurde, technik. Myślałem, że go trafiłem tym podbródkiem. Co jest? Cholera jasna. Ach, dobra. Jedziemy dalej. Obyśmy tą formę dowieźli do końca, chociaż żeby była optymalna, bo nie chcę mieć żadnych kart tutaj do kondycji i do tego typu rzeczy. Wolałbym tego uniknąć. Dobra. Tutaj uderzenia z obrotu przednią ręką to takie są dziwne dla mnie. Nie lubię tych uderzeń, bo oczywiście one sieją zniszczenie, ale jeżeli nie trafimy, to narażamy się na taką kontrę potężną, że to później wygląda jak wygląda. Uderzenia w klinczu. Podbródkowe. Tutaj, co tutaj będzie? Czekajcie, dowolne celne uderzenie w tułów, cios Supermana, którego ja nie mam. Dowolne, no właśnie, ja nie mam ciosu Supermana, prawda? Pewnie, że nie mam, bo... No dobra, czyli musimy ominąć box. Buy tie, zapasy. Okej, okay. A tutaj co mamy?
Aha, niektóre w ogóle mogę symulować. A zasymulujmy sobie to. Dobra, aha, zdobyte punkty umiejętności, jak tak z ciekawości, nie? Okej. Okay. Już więcej chyba nie mogę tutaj tego wybrać. Mamy 15 punktów, może jeszcze ten szum medialny. Okej. Okay. I wszystko, więcej nie zrobimy. To już tydzień walki będzie, bo ja jestem trochę zakręcony dzisiaj. A nie, jeszcze jeden mamy. Okej, to bardzo dobrze, bo mamy tą formę średnią, może coś się uda tutaj wykombinować. O, kopnięcia frontalne, to akurat umiejętności mam. Dobra, kopnięcia w nogi, kopnięcia... Obrażenia, kopanie w tułów, celne w głowę. Okrężna na głowę, dobra. Ale tu też sierpowy, okej, sierpowy w tułów przednią ręką. To mamy więcej punktów, co prawda. Sierpowy w tył przednią ręką, no właśnie, to by też się przydało, sierpowy przednią ręką, no właśnie, może jednak te sierpowe tutaj zrobimy, przy okazji będzie więcej punktów, dobra. Dobra, taki ten boks mnie tu korci, kurde, z tymi łapami. Dobra, lecimy. Okej. Dobra. Dobra, weszło. Aha, no to fajnie. L1 trójkąt, ok, czyli tego nie mam. L1, co? L1 trójkąt kółko? Ja nie mam tego. I co teraz? Nie zrobię, ok. No to robimy w takim razie sierpowe na ten. To robimy tutaj, no bo jak tego nie zrobię, to będę próbował tutaj teraz te ciosy sobie wbić. Dobra. No nie! Dobra, spokojnie, Prakero. Good job! Yes, devastating punch! Great job! Okej. Okej. No i jeszcze sierpowy wtułów nam tutaj na drugi poziom przed. O to mi chodziło. Keep working on that boxing damage. That's what I need. O kurde. Dobra. Okej. 20 to go. Dobra. Nie zrobimy tego, ale przynajmniej się pobawimy. Oj, tylko żebym ja teraz kontuzji nie złapał jakieś. Yeah! Yes, big punch. Dobra. Yeah. That'll leave a bruise. Nie spojrzałem, że nie mam tego ciosu Supermana, nie? No trudno. Nie mam, to nie mam, no. Czekajcie, tylko zobaczę, jak tam. Okej, sierpowy w tułów. Dobrze. Tylko ten lewy prosty w tułów jeszcze powinien mieć wyżej. No, ale da spokojnie. Na spokojnie. Mamy jeszcze jedną opcję treningową, mamy, bo musimy to zrobić. Oczywiście tu już nie mam punktów tyle. Frontalne wstawanie w zapasach. To byłoby fajnie te zapasy wstawanie sobie podnieść. Chociaż mam na dwie gwiazdki. Ale kopnięcia frontalne i tak dalej to jest łatwiej wszystko wbić niż na przykład jeżeli chodzi o te wstawanie i tak dalej. Ja chyba to bym zrobił. Tu możemy symulować, ale ja nie chcę symulować, bo za symulowanie to ma się mało punktów, więc to nie jest dobre. Pozostań w stójce, obalenie za obie nogi, boce przez 3 sekundy i celne uderzenia w pozycji bocznej. Okej. Okay. A duszenie zza pleców, gilotyny i... No właśnie. Wezmę zapasy, bo tu mam do uzyskania więcej punktów, wiecie? I tak zrobimy. No dobra. Pozostań w stójce, nie możemy dać się obalić, dobra. Trzeba wytrzymać te 20 sekund. Spadaj, gościu. Nie będziesz tutaj mnie obalał. Dobrze, Prakero, dobra. Okej, czyli obalamy za obie nogi. Dobra.
Pozycja boczna przez 3 sekundy. Drill, drill. Okej. Pozycja boczna i tu możemy wyprowadzać ciosy. No to łokcie. To jest coś, co tutaj też będę chciał, żeby było jedno z moich broni, bo można łatwo rywa, znaczy łatwo. Można rywala po prostu obić, szczególnie tutaj w tej części, gdzie te rozcięcia są bardzo widoczne. No dobra, tu wstajemy. Tu się będę obalał i wstawał. Okej, albo będę tylko wstawał. U mnie też może obalać, nie ma problemu. A, dobra, ja się nabiłem teraz na to. Dobra, wstajemy. Tylko ta forma szczytowa, dobrze byłoby, gdybym to... Dobra, obalmy. I wstajemy. Obalamy, wstajemy. Wstawaj, gościu. No to teraz tak będzie zabawa, to ja teraz wstaję. Dobra, jest forma szczytowa, jest dobrze. Dobra, nie ma problemu. Dawaj, Prakero, wstawaj. Najważniejsze, żeby ta forma była szczytowa, żeby nie było żadnej kary. Dobra, teraz ty może obal, tak jest. No i spoko. No i spoko, zrobiony trening tutaj. Myślę, że w miarę okej i to by wyszło, więc... Zobaczmy tylko, co nam tutaj... Wstawanie w zapasach, poszło obalenie w zapasach. Okej, dobra. Jeszcze łokcie przy okazji. Dobrze. Jak będzie tylko możliwość uczenia się ciosów lepszych, to uwierzcie mi, że to zrobię, ale to pewnie będzie dopiero w UFC, więc tutaj jeszcze będziemy musieli się w cudzysłowie pomęczyć w tej jakby organizacji. Tutaj nic nie możemy zrobić, możemy tylko przejść do tygodnia walki, ale zanim jeszcze zaczniemy pojedynek, to sobie do ewolucji zawodnika bym przeszedł i tutaj rozdał tyle punktów, ile mogę. Bo oczywiście, jak to zawsze, ja odporność na rozcięcia muszę sobie tutaj wsadzić. Myślę, że tutaj damy więcej. Okej, dobra. Ja nie bez powodu dałem odporności na rozcięcia, bo w tej części tutaj jak oberwę, czasem mogę oberwać jakimś łokciem, kolanem, to ta odporność na rozcięcia mi spowoduje, że będę tutaj miał, że będzie mi łatwiej, tak? Okej. Fajnie, że tutaj mamy pokazane, że możemy sobie jeszcze, co możemy dodać. Praca nóg, celność. Wszystko jest na 3 gwiazdki, obrona przed baleniami ma na tyle, ale myślę, że nie będę tutaj ładował jeszcze w nic. Przejdziemy do walki, moi drodzy, bo to jest to, na co czekałem też i ja. Treningi są ok, ale nie warto robić tych automatycznych, bo dostajecie zdecydowanie mniej punktów. Ale jeżeli nie chce wam się tego robić i macie okazję, to możecie sobie oczywiście przyspieszyć. My zaczynamy tutaj starcie z tym zawodnikiem, z naszym rywalem, który jest bokserem. Zobaczymy. Dobra, okej. Okej. Wow! Ale dostał cepa, gościu. Okej. Okej. Czekajcie, żebyśmy tutaj się nie dali trafiać. Ale go zaskoczyliśmy już na początku. Dobra. Dobra. Spokojnie. Okej. A ciekawy, jak jest podbródkowy. Okej. Dobra, spokojnie, to nie jest trening, to jest walka, tu trzeba się skupić. Okej. Co to było? Dobra, mam problem jeszcze z wyczuciem dystansu, tak widzicie, będzie obalał. Okej, nie ma problemu, ja cię tutaj... Oj, chciałem go łokciem trafić. Ale wstajemy, spokojnie. Zapasy to jeśli już, to w trzeciej rundzie możemy się bawić, a tutaj w tych rundach to... Dobra, gościu chciał, a teraz masz kolanko. Pięknie, Prakero, o to chodzi. Dobrze. Okej. Dobra, nie ma co. Kombinacja po 2-3 ciosy. Oj, ładnie nas tu obalił, ale Prakero nie dał się. Okej. Może jakimiś kombinacjami, bo widzę, że gościu tutaj się dobrze broni, no więc może pokopujemy nóżki. Tak jest, spokojnie. Pięknie.
Jeszcze raz, ale kondycja. Dobra, spokojnie, kondycja. Nie ma co się podpalać. Tutaj przyjmuję te ciosy, więc będę go tutaj... Dobra, ładnie trafiłem, tylko nie ma co się... Brudkowy wszedł. Okej. Okay. Coś na bebeszki, nie ma problemu. Dobra. Ładnie tutaj weszło. No, próbuje nas obalać, udaje mu się to, ale spokojnie. Ja sobie się podniosę. Tutaj mamy te zapasy na dobrym poziomie, więc nie będą nas tutaj rywale tak zaskakiwać. Ładny podbródkowy. Jeszcze jeden. Ach, ładnie teraz ten lewy prosty i ten cep z góry. No, pięknie. Okej. Dobra, próbuje nas tutaj obalać, ale się prakero nie da. Okej, dobra. No spokojnie, spokojnie, gościu. Tylko musimy uważać, bo ten blok nam tu puszcza, żebyśmy za dużo tych ciosów nie przyjmowali jednak. Dobra, minuta 40. No tutaj już wyprowadziliśmy go z równowagi. W dobrym momencie był ten cios zadany. Ładnie teraz Prakero uniknął tego złapania, ale musi uważać, bo kondycja. Oj, za wolno. Spokojnie, dobra, okej. Okay. Pięknie. Już chciał nas za nogi tu sprowadzać, rywal. Ładnie. Ta nóżka też będzie teraz okopywana. Jeszcze w powietrze trochę trafią, ale moi drodzy, jeszcze muszę się tutaj nauczyć. O, jest, piękna kombinacja. Już te kopnięcie nie miało siły. Jeszcze raz poprawimy. Mam nadzieję, że chcą nas obalić. Okej, okay, nie ma problemu. No próbuj, próbuj, gościu, ale tu ci nie wyjdzie. No Prakero tutaj właśnie te zapasy ma na dobrym poziomie. Ładnie tutaj. Ach, dobra, kondycja, spokojnie. Chcesz w klinczu, nie ma problemu. Ja ci mogę załatwić tutaj w klinczu zabawę taką, patrz. Łapię cię i łokciem tutaj, tak jest. Ładnie w klinczu dostał kilka tych łokci. Nie ma problemu, chcesz? Chcesz, to nie ma problemu. Dobra. Znowu nas tu sprowadza, ale jeszcze mu jakieś kilka łokci mu sprzedam, żeby go trochę tutaj poobijać mocniej. Dobrze, Prakero. Spokojnie. No i koniec pierwszej rundy. Myślę, że całkiem w porządku. Ten pojedynek tutaj. Tutaj w klinczu kilka tych ciosów sobie zadaliśmy, ale nie było nic takiego, co warto było pokazać do końca, więc spokojnie. Zaczynamy rundę kolejną. Tutaj już nasz rywal na pewno jest naruszony. Tych łokci też przyjmuje kilka. Ładny sierpowy. Okej. Okej, dobra. A kondycja, kondycja, Prakero, spokojnie. Okej. Dałem się teraz trafić niepotrzebnie. Okej. To jest runda druga, więc już w tej rundzie, jak go nie skończymy w stójce, to będzie trzeba w trzecie się męczyć w parterze pewnie. Ale spokojnie. O, będzie obalał. O, dobra, zablokowałem. Chyba tak jest, udało się. Gościu, kurde, co tutaj próbujesz działać? Dobra, spokojnie, bo ja teraz mam problem z uczuciem dystansu, ale w powietrze te ciosy zupełnie niepotrzebnie i tracę kondycję przez to. Ładnie. O, teraz będzie nas obalał. No to ja go jeszcze tymi łokciami. Pełna garda, no gdzie? No, zadawaj sobie te ciosy, nie robi to na mnie wrażenia. Ja sobie cię łokciami będę obijał. Z jednej, z drugiej strony.
Dobra. Spokojnie. Znowu do półgardy, poczekajmy chwileczkę. Niech on sobie te ciosy dodaje, ja też mogę mu tutaj łokciami uderzać. Okej, już podczuł te ciosy. Ja z pleców też tutaj będę niebezpieczny dla rywali. Łokcie tutaj robiłem. Dobra, wstajemy, nie ma co się tutaj z nim bawić, bo mamy 2,5 minuty. Jeszcze chcesz tutaj? A, chciałem go łokciem trafić. Ładnie. Aha, ładnie tutaj go Prakero trafił. A drugi raz się nie dał. Dobra, obala nas. Ale ja próbuję szybko wstać, bo... A, nie udało się uciec. Okej, okay, nie ma problemu. Nie ma problemu, jeżeli nie tak, to próbujemy gilotynkę. To jest gilotynka właśnie. Dobra, trochę mu żeśmy tutaj zdrowia zabrali. Okej. Okej, no nie wiem, czy będziesz chciał tutaj gościu ryzykować. Trochę cię poobijam. Jak nie tak, to jeszcze mogę trójkącik rękami tutaj zafundować. Okej, okay. Powinno się go udać udusić teraz. Tak jest, chyba tak. Tak jest. Uda się czy nie? Dawaj, dawaj, Prakero, trzymaj. Jest! Pięknie. Pięknie, moi drodzy. Wiecie, dlaczego ja też kończę tymi poddaniami rywali, tak jak widzieliście? Bo w ten sposób mogę te umiejętności na tym etapie kariery podnieść wysoko do góry i zyskać dzięki temu punkty ewolucji, które będę mógł wydać na te statystyki. Dlatego jest to tak ważne. Szczególnie na początku, tutaj piękne poddanie, najpierw gilotynka weszła, zabrała trochę zdrowia naszemu rywalowi, a później duszenie trójkątne dokończyło dzieła zniszczenia i Prakero cieszy się swojego kolejnego zwycięstwa w organizacji WFA. Fajnie byłoby, gdybyśmy dostali jakiegoś rywala mocniejszego. Zobaczmy tylko, jakie tutaj umiejętności, ewolucja ruchów, przetoczenie w zapasach nam przeszło, a nie wiem, jak wygląda... Wyglądają inne rzeczy, no ale nieważne, przejdźmy sobie. Przejdźmy sobie, moi drodzy, dalej. Tutaj ten pojedynek się skończył w taki sposób. Tak jak widzieliście, duszenie trójkątne. Dostaliśmy kontrakt nowy w WFA. Chyba jakiś po prostu został przedłużony, bo mieliśmy kontrakt na 3 walki i został ten kontrakt z nami przedłużony. Tutaj mamy symulację do czasu kolejnego pojedynku. Ale moi drodzy, mamy tutaj, tak jak widzicie, 4 zwycięstwa, 0 porażek. No i tyle, bo na tym etapie jakby nie zdążę w jednym odcinku zrobić 2 walk, bo odcinek musiałby trwać godzinę. A nie chcę aż tak tutaj tego rozciągać w czasie, więc zakończymy sobie w tym momencie. Tak jak widzieliście, okres przygotowawczy do tego pojedynku w tym odcinku wynosił tylko 3 tygodnie. Dzięki temu trening był krótszy. Walkę mogliście zobaczyć szybciej, dlatego ten odcinek będzie troszeczkę krótszy niż te pozostałe, ale to chyba nie będzie problemem, moi drodzy. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam spodobał. Jeżeli tak, to zachęcam do dawania łapek w górę, zachęcam do komentowania moich filmów, żeby zwiększyć zasięgi, i ci, którzy jeszcze się nie zdecydowali na zasubskrybowanie mojego kanału YouTube Prakero, to zachęcam Was do tego, żebyście zasubskrybowali, a jeżeli to zrobicie, no to kliknijcie w dzwonek, żebyście dostawali powiadomienia o każdym nowym filmie na moim kanale. Ja bardzo dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia w następnych materiałach w karierze UFC 5 Prakero. Ja teraz będę się z Wami żegnał. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej, hej.